Odcinek powstał dzięki wsparciu patronów z serwisu Patronite. Tak było. O czym to? Tu analizujemy piosenki, dziś Adek WWA i pani Król w utworze Zastalam sobie w klapeczkach. Ja nie znam tych artystów. Bo to są bardzo niszowi artyści. W sensie oni stoją w niszy i śpiewają. Ale pół TikToka zna ich kawałek. A drugie pół TikToka? A to jest właśnie Albertowski z rodziną, bo dlatego, że im jeszcze TikToka do domu nie podpieli. Nie podpieli. Ale to na dniach będzie, więc... Słuchajcie, dzieło zaczyna się od refrenu. To jest najmocniejszy przekaz na początek. To co najważniejsze tutaj wystawiamy na ladę. Zastalam sobie w klapeczkach. Ze mną koleżka i moja laleczka. Ale chwila, bo tu się pojawia pytanie, co to za laleczka? No jest, laleczka, żeby się rymowało z klapeczkach. Przecież jakby śpiewał, nie wiem, zastalam sobie w półbutach, to by było, nie wiem, a w tle nowa huta, nie? Dokładnie. Albo zastalam sobie w kozaczkach, a ze mną dzika kaczka na przykład. No. Sensu nie ma większego. To może tak, zastalam sobie w sandałach, ze mną koleżka i plaża cała. Zastalam sobie w szpilkach, ze mną koleżka i Emilka. A jaka Emilka? Jaka Emilka? A jaka laleczka? Aha, dobra, nie było pytania. Nie było. Zastalam sobie w kaloszach, może też być. Obok koleżka w kaloszach bez biustonosza. Co troszeczkę cieszy. Czekaj, bo zaczęliśmy pisać alternatywny utwór, a nie chodzi o to w tym programie. Chodzi w Oczymcie. No więc sobie zastalają pytanie, dokąd i po co? Wiesz co, to moim zdaniem, jak się tak wsłuchuję, wczytuję, to jest swego rodzaju apoteoza życia. Apoteoza życia, bo w kolejnych wersach autorzy tłumaczą, w ręku sobie niosę drineczka, potrzeba do szczęścia tylko trochę słoneczka. I tu zwróćmy uwagę, w ręku niesie sobie tego drineczka. W ręku. Nie w nogach, nie w uszach, nie w kolanach, tylko w rękach. Ale jakże to w piękny sposób doprecyzowuje, jak ten drink jest niesiony. Zwróciliście właśnie na to uwagę? Tak. Bo... zakładamy, że szklanka to jest naczynie do przenoszenia płynów. Tak. Prawda? Jest denkiem na dole, a nie u góry. Tak, bo tutaj troszeczkę fizyki. Gdyby denko było u góry, to wtedy płyn, wykorzystując grawitację, mógłby się rozlać. Czy tam wypłynąć i te z naczynia szklanego i to by troszeczkę zmieniło tekst. Tak, wtedy trzeba byłoby zaśpiewać, nie wiem, w ręku sobie nie noszę drineczka. W ręku sobie nie noszę drineczka. Potrzeba do szczęścia tylko trochę słoneczka. Reszta już się zgadza. Ewentualnie niosę drineczka, w ręku pusta szklaneczka, gdyż fizyka sprawiła, że płynu A w środku pomarańcze to dobytek mój. Dobre. Czyli jak możemy zauważyć, Piotr Kupicha musiał nieść na odwrót. Tak. Ale wróćmy do tekstu. Dękiem do góry, nie? Wróćmy do tekstu, bo zwróćmy uwagę na to, co wydarzyło się w ostatnim wersie refrenu. A co się wydarzyło, bo ja aż płonem z ciekawości. Nic się nie wydarzyło. Nic się nie wydarzyło i o to chodzi. Bo to jest piosenka wakacyjna. Lato, wakacja. Powtórzę. W ręku sobie nie niosę drineczka. Potrzeba do szczęścia tylko trochę słoneczka. Czyli do szczęścia musi się nic nie dziać. Znaczy musi się nic dziać. Nic dziać się musi. To jest wakacyjna, to jest wakacyjna nic z porozumienia, można powiedzieć. Tak. Spokój. Przemysławie. Bo w tekście nic wygląda podobnie. Ale dobra, bo nagle do wakacyjnego chóru włącza się pan. Wnioskujemy, że właścicielem głosu jest pan Adam WWA. Tak. I? Widzę, grają w trzy kubki, ludzie wokoło klaszczą, nalewam do nich wódki, coś się na mnie dziwnie patrzą. Ja się nie dziwię, że się dziwnie patrzą. Do kubków. Podpadł tym panom, którzy na stoliku grają w trzy kubki. No. Rozumiesz, zarabiają na naiwnych, a tu przychodzi koleś w klapkach, prawda, odwraca kubki. Którym zarabiają i do nich leje wódę, gorzałe. Słaba sytuacja. Na Gubałów też by nie żył. Ale nie, bo ty źle mówisz. Bo to jest taka... to jest taka idylla. Idylla. Nie bójmy się porównania, to jest taka metafora miejsca idyllicznego, czyli takiego swoistego Edenu. Znaczy, mógłbym ci uwierzyć, gdyby tej idylli nie zaburzył dalszy fragment utworu. Co tam jest? Zjadłem se kwasa, ziomek, muszę się napić wody. A czyli żyćko. Pomyliłem wodę z wodą, wyjebałem się na schody. To jest żyćko. I zwróćmy uwagę na to, co się stało. Żyćko. Wykonawca utworu podchodzi i mówi do tych panów grających: bracia, jestem spragnionym, użyczcie mi swoich kubków, a napiję się wody. To jest troszeczkę nietypowa sytuacja w ogóle jako taka. Tak, ale tutaj następuje niefortunny zwrot akcji. Wykonawca do kubków nalewa wódki. Ale to pomylił się, każdemu się zdarza, nie? Ej, ale czyli też prawdopodobnie ci kubkowcy grali w te trzy kubki na klatce schodowej na półpiętrze.
No bo ze schodów. Bo ze schodów, dokładnie. I to był pewnie blok trzypiętrowy, bo bez windy, no, albo czteropiętrowy. Czyli słuchajcie, czyli wszystko wskazuje na to, że jesteśmy w bloku z lat 60. Wtedy budowano trzypiętrowce. Ja myślę, że w niewielkiej miejscowości. No, gdyby nie ten upadek, to idylla. Idylla. Tak. A to jest dopiero pierwsza zwrotka. No. Dlatego, że tutaj podmiot liryczny upada po raz pierwszy. I o ile w pierwszej części zwrotki mamy obraz nieba, raju, Edenu, tak teraz przenosimy się do obrazu piekła. Aha, czyli malujemy, że tak powiem, stosuje podmiot liryczny zasadę kontrastu. To jest ciekawe i ważne w budowie utworów. Czyli to prawdopodobnie piekło Dantego. Może tak być. Czyli w ten sposób autor nawiązuje do Boskiej Komedii. A proszę. Mam stosowny fragment, który może pasować do tezy, którą rzuciłeś. Do komedii. Mam czerwone spodenki, tak jak w Słonecznym Patrolu. Chyba mnie goni rekin, weź ta wejusz mnie do domu. Weź ta. Weź ta. Weź ta. Takie weź ta pospolite sformułowanie, które ma zbliżyć wykonawcę, autora do szarego odbiorcy. Tak, to jest w ogóle taka słynna triada, weź ta, hetta, wiśta. To jest nawet tercet. Czyli szybciej, wyżej, silniej. Jak na olimpiadzie i łacińskie citius, altius, fortius. Tak. Dokładnie, dokładnie. I na pewno jestem o tym święcie przekonany, że panu Adamowi w utworze Zapierdalam sobie w klapeczkach o to chodziło. Tak, ale tym bardziej, że dalej zaznacza, w kieszeni dwie butelki, mało brakuje do zgonu, przyjechały dwie erki i ganiają mnie po polu. Czyli jest dobrym logistykiem imprezy. Ale, bo jedną ma, ale, a ma jeszcze w kieszeni dwie. Ale też by to świadczyło o tym, ganiają mnie po polu, czyli on biegnie po polu, czyli on jest takim biegaczem przełajowym. Tak, to jest jedna inszość, a druga inszość jest taka, że wielu badaczy, w tym Wachter Koszęba i Zuza Manuskrypt. Zuza Manuskrypt też, oni piszą, że to jest bardzo piszą, że to jest bardzo religijna piosenka o niesieniu ciężaru na barkach własnych. Tak, tym ciężej się ten ciężar niesie, bo tutaj wchodzi kolejny refren przypominający, że on ten ciężar niesie w klapeczkach. W klapeczkach, dlatego klapki są takie ważne dla tego utworu. Tak. A wiecie, jak się źle niesie ciężar w klapeczkach? Spróbuj sobie wnieść fortepian w klapeczkach na czwarte piętro, na przykład. Z tym można swój głupi ryj rozwalić. Dokładnie, zwłaszcza, że jeżeli masz drugą rękę zajętą drineczkiem, wnieś fortepian. Ale tu w utworze następuje nagła zmiana. Nagle podmiot liryczny z bohatera staje się scenarzystą. Ach, lubię takie momenty. I ewidentnie ma wizję kolejnej części Piratów z Karaibów. Tak? To ja sobie pozwolę zacytować, proszę, bo mam fragment na poparcie twojej tezy. Spadłem na dno jak kotwica, jak to zazwyczaj. Zabrała mnie ławica, węgorz z nosa się wysypał. I wracam se bez gaci, okradli mnie piraci. Piraci z Karaibów, na 100%. Ewentualnie piraci ze Stegny. A to tego filmu nie znam akurat. Bo go jeszcze nie ma, właśnie pisze się scenariusz, bo bohater wygrywa i zostaje kierownikiem piratów, bo śpiewa. Jadę do Stegny ziomek i na plaży siedzę w Stegnie, z bursztynu mam koronę i po Stegnie sobie biegnę. Koronę? Koronę. To ma sens. I ten węgorz z nosa do tego. Tak. To ma sens, tak? Bo jakby był piratem, to ma sens tą Stegną, bo jakby był piratem z Międzyzdrojów, to miałby z bursztynu koronę, ale biegałby po Międzyzdrojach. Albo Władysławowie czy Redzie. Wtedy byłby piratem z Redy i po byłby... Ten utwór jest multitematyczny. Bardzo. Po prostu. No to tak. I jednocześnie jako taki otwiera przed nami szerokie widnokręgi, które to widnokręgi są... Przed nami. Przed nami, przed tymi horyzontami. Chyba, że się odwrócisz do tyłu. To wtedy jest za nami, ale to jest temat na zupełnie inną dyskusję. Ale widnokrąg bywa zepsuty i czasem masz z obu stron. Tylko tutaj wkraczamy na grząski temat geografii, która nie jest naszą najmocniejszą stroną. No właśnie, no bo co jest stolicą Sudanu? Miasto? Dobre jest. No. Dobre jest, jak ta piosenka. To może ja przytoczę stosowny fragment na poparcie twojej tezy. Zapisałam sobie w klapeczkach. Ze mną koleżka i moja laleczka. W ręku sobie niosę drineczka. Potrzeba do szczęścia tylko trochę słoneczka. I to ta linijka jest powtarzana. Jednakowoż jest zupełnie inaczej. Bo inaczej jest, wszystko, tak? Co powiedzieliśmy, to bzdury. Jak ktoś przewinął do tego momentu, to wygrał. Jeżeli ktoś słuchał, to stracił kilka minut życia. Tak? No i co? I głupio wam teraz? No. Bo właśnie zastanówmy się, czego symbolem są klapeczki? No. One są symbolem. Są symbolem stopy mogącej łatwo oddychać w przewiewnym obuwiu. A więc stopy zdrowej. Czyli trzymamy przegrzanie się z daleka. Coś zdrowa stopa to jest podstawa. Podstawa chodzenia więc też. Więc klapeczki są symbolem podstawy. Podstawy? Tak.
Tak. Ale nie, bo klapeczki są raczej symbolem tymczasowości trwania, ulotności chwili, braku, nie wiem, naszego zakotwiczenia w życiu chyba. Nie gotowości na zderzenie z losem. Co ty pierdolisz? Gdzie jak dwa klapeczki, aż tyle symboli? Chłopie, już to nie może być. No patrz na klapki. W klapkach możesz co? No. No co sobie możesz? Chcę pozabalać z koleżką, nie? Możesz. Ale czy pójdziesz w nich góry? Czy przejdziesz w nich góry szczyty? Nie. Czy pobiegniesz w nich ratować tonącą w powodzi matkę maleństwa? Już łapiesz. Klapek w tym utworze wyraża brak naszej gotowości na sytuację typu uciekaj albo walcz. Też już łapię. Brytyjczycy mówią, do 3 lat wybuchnie w świecie wojna. Tak mówią. Niemcy mówią, róbcie zapasy na wypadek wypadków. A ludzkość w klapkach. W klapkach. W klapkach. Ale może być też tak, zauważcie, i o tym piszę w swoich rozważaniach Wachter Koszęba, że utwór Atka i koleżanki Pani Król to jest taki swoisty strzał klapkiem w pysk świata. Tak! I jego głośne obudź się! Świecie. No bo jak świata, to świecie. I tak należy rozumieć poezję. Dokładnie. Dziękujemy. I zazdrościmy wam, bo super, że nas macie. Tak. Jednocześnie cieszymy się, że nas macie i gratulujemy wam. No i subskrybujcie po więcej. Tak. A będzie tego. Radiowcy bez cenzury. Jacek Tomkowicz. Tomasz Olbratowski. Przemysław Skowron, dziękujemy. Subskrybuj, a będziesz miał zasubskrybowane. Stoi w piśmie. Albo nawet leży. To zależy, jak trzymasz książkę, tak to stoi, a jak tak to leży w piśmie. To tak właśnie trzeba. Ale tam kwestie takie tam. Ale to też są ważne kwestie, to nam nie może umykać. Nie. To jest, ja wam powiem tak, z wodą. Ja słyszałem taką teorię, że woda jest po to na świecie, żebyśmy się nauczyli pływać, bo jakby nikt nie umiał pływać, to byśmy się wszyscy potopili. Więc tak właśnie jest z podobnymi sprawami. Tak. Ale też woda jest po to, żeby pić. No właśnie. Tylko nie mylić z wodą, jak ty. Nie. To też jest takie trochę zabawne. Woda to jest takie. Gra słów. Czekaj, jak po angielsku woda jest water. To woda po angielsku będzie water. Tak, Tomku. Water. Watergate, czyli wódka w bramie. Chlanie w bramie. Zły water to wisiał koło Jezusa. A nawet dwóch tam ich powiesili. A czemu właśnie widzisz, jacy my jesteśmy? Jezus wisi w każdym domu. A ktoś sobie powiesił łutrów? Łutrów? No. To tak też musimy uważać na to wszystko. Tak.